Poprzedni odcinek zakończyliśmy informacją o sklepie, do którego trzeba było jechać 7-8 przystanków od mojego domu. Jazda do tego sklepu była naprawdę rzadkością i to tylko z tatą. Dlatego mało ten sklep pamiętam od wewnątrz. Może tylko tyle, że była tam taka wredna pani. A potem, kiedy już mogłem sam tak daleko pojechać, nie było w zasadzie już po co jeździć. A czemu? Ano dlatego, że ktoś mądry, za co mu chwała i cukierki, wymyślił, iż co jakiś czas w Domu Kultury Lutnia, który był na mojej trasie do szkoły podstawowej, odbywała się giełda akwarystyczna. Coś na kształt obecnej giełdy niedzielnej, która odbywa się na ulicy Ciągle Świętej Teresy w budynkach klubu sportowego Start. Czyli jak się potocznie mówi, giełdy na starcie. Więc jak powstała giełda w Lutni, to nie było co po sklepach jeździć. Śmietanka łódzkiej akwarystyki zjeżdżała mi się pod sam nos i przywoziła wszystko, czego nie miałem i na co mnie stać nie było. Nie pamiętam, kiedy byłem tam po raz pierwszy. I te moje pobyty tam nakładają się na siebie. Trzeba sobie zdać sprawę, że to wszystko były zupełnie inne czasy. I nie chodziło o komunę, ale o cały styl życia dziecka. Dwa telefony na cały blok, kilka czarno-białych telewizorów, sąsiedzi przychodzili oglądać telewizję do domu. Z gier mieliśmy tylko planszówki i nie było jeszcze Monopolu. Planszówka to Chińczyk, jakaś gra ze skaczącymi krasnalami czy jakieś takie ustrojstwo. Potem FIFA, czyli ciężkie piłkarzyki na sprężynkach w drewnianej skrzynce. Potem hokej na lodzie, w którym mistrzostwa trwały cały rok. Blaszane lodowisko, metalowi hokeiści, wszystko ruchome. Ale co ja wam tu opowiadam? Nie można było usiąść przy komputerze i odpalić sobie byle strzelanki. Jak była pogoda, to cały wolny dzień spędzało się na dworze, grając w piłkę, jeżdżąc na rowerze albo puszczając latawca. Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek nudził. A jak był sezon na wyścig pokoju, to się grało w kapsle. I te wszystkie rzeczy tak zajmowały młodego człowieka, że na giełdę akwarystyczną chodziło się wtedy, kiedy pogoda nie sprzyjała do zabaw. Chociaż i wtedy sobie radziliśmy, ganiając się w bloku po komórkach. Ale wracając do tematu, pamiętam taki dżdżysty dzień, kiedy niebo wisiało burą nad głową i nie było żadnej szansy, aby słońce choć na chwilę wyszło zza chmur i dało nam prawo do latania po boisku. Wtedy skrzykiwało się kilku kumpli, którzy też mieli akwaria w domu, brało się kasę i szło na giełdę. Skąd była kasa? No przecież, że nie z kieszonkowego. Kasę się wtedy zarabiało i jak najbardziej uczciwie. Sportem narodowym dzieciaków na blokowisku było zbieranie butelek. Już nie pamiętam, ile się na tym zarabiało. To były zupełnie inne pieniądze, ale załóżmy, że z 50 groszy za butelkę. Sklepy wtedy przyjmowały butelki i dawały pieniądze do ręki. A że pijących tanie wina i piwo nie brakowało, trzeba tylko było znać tajne miejsca libacji, by po nich zebrać szklane pieniądze. Nie wiem, pewnie były dzieci bogatszych rodziców, które miały więcej pieniędzy od nas, bo dostawały je od rodziców. Ale kasa zarobiona własnoręcznie jakoś inaczej wyglądała w naszych oczach. Inaczej się ją wydawało. Oczywiście, że szła też na głupoty w stylu oranżady w proszku czy skondensowanego mleka w tubce. Ale właśnie z tych pieniędzy można było sfinansować zakupy na giełdzie akwarystycznej. Więc braliśmy nasze smutne zaskórniaki i w deszczu szliśmy na giełdę. Ci, którzy byli zdecydowani na jakiś zakup, zabierali ze sobą słoiki. Wiadomo było, że jest okazja do zakupu jakiejś nowej rybki. Nie było wiadomo nic o warunkach, w jakich powinny żyć. Warunki sobie, a nasze akwaria sobie. Nikogo to wtedy nie obchodziło. Dzisiaj płacz się wielki podnosi z powodu stosowania kul jako akwariów. A wtedy za kulę to każdy z nas by dał uciąć rękę koledze. Do Domu Kultury Lutnia wchodziło się po schodkach. I wchodzi do tej pory, bo często odbywają się tam wybory, takie czy siakie. A że uczestniczę, to wiem. Po tych schodach wznosiliśmy się do akwarystycznego nieba. Między deszczowym podwórzem a rajem były tylko drzwi. Po ich sforsowaniu można się było znaleźć w zupełnie innym świecie. Trzeba naprawdę zamknąć oczy i włączyć wyobraźnię. Nagle wchodziliśmy w inny wymiar. Wszędzie małe akwaria, rojące się w nich ryby, terkot brzęczyków. Nad zbiornikami lampy różnego rodzaju, przeważnie nieosiągalne dla nas małoletnich. Dumna nazwa giełdy dotyczyła jednego korytarza prosto i na końcu jego krótkiej odnogi w lewo. Teraz to jest jakaś śmieszna odległość. Kiedyś to był labirynt. Tajemniczy, mimo świateł ukryty w mroku i otoczony dymem i zapachem. Zapachem sportów i klubowych palonych przez większość wystawiających swoje zbiorniki. Ale też pachniało wodą. Ten zapach wody prześladuje mnie od tamtego czasu. Tylko raz w dorosłym życiu czułem, jak ten charakterystyczny zapach unosi się nad moimi zbiornikami. Tylko raz. Potem zniknął i nie wraca. Na giełdzie tego zapachu było mnóstwo. Pewnie to woda była inna, chlorowana i tak dalej.
Ale to nie był zapach chloru. To chyba zapach akwarystyki. Zapach świra, którego dostawaliśmy na widok teraz tak zwykłych molinezji, gupików, platek, mieczyków, danio, brzanek sumatrzańskich, neonków czy też kardynałków. A skalar przyciągał tak dużo dzieci do zbiornika, że z przedniej szyby można było nie tylko zebrać odciski palców, ale też nosów, czuł i bardzo bogaty materiał genetyczny, bo wtedy każdy był na swój sposób zasmarkany i się jakoś tym nie przejmował. Więc pan od skalara ciągle musiał przecierać przednią szybę akwarium i odganiać watahy oglądaczy, dopóki mu się nie znudziło i dbał już wtedy tylko, żeby młodociani nie wywalili mu zbiornika na ziemię. Tak samo reagowało się na rośliny, które od czasu do czasu pojawiały się w sprzedaży. Zwykła kryptokoryna wzbudzała sensację, ale wtedy nie byliśmy roślinniakami. Ryby to było to, co przykuwało wzrok. I wszelka maszyneria, która powodowała, że w akwarium pojawiały się bąbelki. W filmie Gdzie jest Nemo jest scena, gdzie żółta rybka, widząc bąbelki wydostające się ze skrzyni piratów, pędzi w ich kierunku z okrzykiem: bąbelki, bąbelki, moje bąbelki. Wtedy my też przypominaliśmy tą żółtą rybę. Staliśmy z rozdziawionymi ustami, patrząc na bąbelki. Pamiętam, że zarobione ciężko monety grzały się w naszych dłoniach, pociły i ciężko się było z nimi rozstać. Ale kiedy człowiek zobaczył molinezję z ogonem w kształcie półksiężyca, to mięgł w kolanach. Albo kardynałki. I wtedy monety przechodziły z rąk do rąk, a ryby z akwarium do słoika. I kiedy już każdy się zaopatrzył, przebijaliśmy się przez tłum odwiedzających. Każdy chronił swój słoik przed rozbiciem, zerkając gniewnie na innych uczestników giełdy, którzy próbowali zasłonić własnym ciałem wyjście z giełdy. I w końcu, kiedy udawało się osiągnąć drzwi wyjściowe i opuścić to magiczne miejsce, dochodziło do nas, że coś super fajnego się właśnie skończyło. Ale mieliśmy nowe ryby, więc wpuścimy je do naszych akwariów i będziemy w nie się wgapiać godzinami, dopóki nie padną. No wiem, że to dość tragiczne stwierdzenie, ale naprawdę rzadko się zdarzało, żeby w rodzinie znalazł się ktoś, kto na akwarystyce się zna i może pomóc, wyjaśnić, dać wskazówki. Teraz jak się nie ma wujka akwarysty, to w ostateczności ma się wujka Google, który coś tam podpowie. Wtedy każdy się musiał sam uczyć i do wszystkiego sam dochodzić. Na przykład do tego, że żywy pokarm nie jest produkowany przez wosa tego pana w sklepie akwarystycznym, a można go pozyskać z każdej w miarę czystej wody. Moje miejsce zamieszkania nie obfitowało w zbiorniki wodne, a na pewno nie w czyste. Kolega akwarysta powiedział mi, że fajne stawy są w miejscowości Rąbień, a raczej na jego przedmieściach. A może to w ogóle była inna miejscowość, ale na kierunku Rąbienia? Jakoś mi się majaczy huta Jagodnica. Czy tak czy siak to było ponad 6 km od mojego domu, czyli w obie strony 12. Nie klimatyzowanym samochodzikiem, rowerem. Składakiem o wdzięcznej nazwie Flaming. Mój dziadek, o którym wcześniej wspominałem, kiedy mu powiedziałem, że będę jeździł łowić robaki do akwarium, podszedł do tego całkiem poważnie i zrobił mi siatkę do połowu na długaśnym kiju. A do tego do dużej sześciennej puszki z wciskaną pokrywą domontował mi rączkę i można ją było nosić. Więc montowało się siatkę do Flaminga, na bagażnik wkładało się puszkę i zasuwało się 12 km rowerem, żeby posiedzieć nad wodą, nałowić pokarmu dla swoich podopiecznych, a potem wracało się do domu. Teraz są szybcy i wściekli, wtedy byli brudni, ale szczęśliwi, tylko nikt nas nie filmował. Może i dobrze. I nie chodziło o to, że się oszczędziło pieniędzy, nie kupując tego w sklepie akwarystycznym, ale o to, aby spędzić czas razem z kolegami, poznać okolice, wykonać pracę, która przyniesie satysfakcję. Tylko tyle, a może aż tyle. Teraz pewnie gdyby akwarystów było więcej, ktoś wymyśliłby na komputer i telefon aplikację pod nazwą symulator połowu robaków. Wtedy to był Flaming i siatka. I tak rozwijało się pasję. A potem moi dziadkowie odeszli. Musiałem się wyprowadzić. Zostawiłem wszystko, co kochałem i wszystkich, których znałem. Akwaria pojechały ze mną, ale to już nie było to. Nie było się z kim dzielić pasją. Nie wiem, jak długo je jeszcze miałem po przeprowadzce. Może rok, może trochę dłużej. Potem oddałem je mojemu koledze. I na długo zostałem bez zbiorników i bez akwarystyki. A potem, ale to pora na zakończenie. Być może opowiem o powrocie do akwarystyki, jeśli będziecie chcieli. Co do wspomnień z lat dziecinnych, to chyba tyle ich spamiętałem. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was na śmierć i że ktoś wytrwał do końca. Przynajmniej ja miło wspominam tamte lata. Nie wszystko było super, ale akurat akwaria wspominam z dużym sentymentem. I pewnie jakby moje akwarium ramowe gdzieś jeszcze żyło, to bym je przygarnął jako pamiątkę. Ale teraz mamy inne czasy, inną akwarystykę.
czy lepszą, czy gorszą. Nie wiem, czy to można w ogóle w ten sposób oceniać. Po prostu inną. Powiedziałbym już dobranoc, ale chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają przy zakupie nowej kamery. Podziękować i jednocześnie poprosić o jeszcze trochę wysiłku i może uda się zebrać całą kwotę i zakupić nowy sprzęt. Link do zbiórki znajduje się pod filmem. A teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak wszystkim podziękować i grzecznie powiedzieć dobranoc.